Panie marszałku, Wysoka Izbo, trzeba to powiedzieć jasno i konkretnie i wyraźnie. W walce z pandemią rząd poniósł totalną klęskę. Świadczą o tym liczby i wszystkie statystyki. Sytuacja jest krytyczna, a niewydolność systemu zdrowia została w pełni obnażona. Pytanie jest bardzo proste i konkretne. O ile zwiększyliście nakłady na służbę zdrowia od początku trwania pandemii i na które konkretnie obszary? Proszę o pełną informację w kwotach, między innymi na co wydaliście te środki, na co zwiększyliście te środki, czy na wynagrodzenia na pracowników służby zdrowia medycznych i niemedycznych, czy na infrastrukturę, czy też na inne zabezpieczenia. Proszę o odpowiedź na piśmie. I jeszcze jedno. Uważam, że powinny być bezwzględnie sprawdzone zwolnienia od noszenia maseczek przez niektórych posłów, którzy skwapliwie z tego korzystają. Kto wydał te zaświadczenia, te zwolnienia i na jakiej podstawie, że dzisiaj tak bezczelnie, na przykład jak pani posłanka Siarkowska, korzysta i spaceruje po Sejmie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.